Szanowni Państwo, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, korzystając z gościnności, uprzejmości Hotelu Europejskiego w Warszawie. Mam zaszczyt Państwu przedstawić dzisiaj naszych specjalnych gości, uczestników dzisiejszej specjalnej konferencji prasowej, ludzi, którzy wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej, pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i pana premiera Leszka Millera, a także człowieka, który będzie wprowadzał Europę do Polski, pana przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Grzegorza Napieralskiego. Rozpoczynamy. Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Napieralski. Dzisiejszy dzień jest dla nas dniem wielkiej satysfakcji, wielkiej radości dla polityków lewicy, szczególnie dla Aleksandra Kwaśniewskiego, byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Leszka Millera, byłego premiera. To ci politycy dokonali wielkiego czynu i wprowadzili Polskę do Unii Europejskiej. Jesteśmy dzisiaj w Unii Europejskiej. Od wczoraj rozpoczyna się prezydencja, kolejny ważny etap w historii Polski, kolejne ważne i wielkie wyzwanie. Przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej to czas dla Polski bardzo istotny. Możemy pokazać, że jesteśmy państwem nowoczesnym, otwartym, bez kompleksów i że jesteśmy sercem Europy. To przewodnictwo przychodzi też w trudnym okresie w Europie. Grecja, Włochy, Portugalia, kryzys gospodarczy, ale też kryzys instytucjonalny Unii Europejskiej. To bardzo poważne wyzwanie dla dzisiaj pana premiera Donalda Tuska, dla naszego rządu i dla całej prezydencji. Chcemy, aby te 6 miesięcy było, aby to były 6 miesięcy sukcesów polskiej prezydencji. To jest wielki wysiłek setki dyplomatów, urzędników. To oni będą dbali o to, żeby ta prezydencja zakończyła się sukcesem. Większość z nich to ludzie, którzy kształcili się w wolnej Polsce. Większość z tych osób to również moje pokolenie. Trzymam za nich kciuki i życzę pełnego powodzenia. Przestrzegamy Donalda Tuska przed jedną bardzo ważną kwestią, aby nie przekroczyć bardzo delikatnej linii, w której takiej granicy, ta granica to z jednej strony promocja Polski, ale ostrzegamy, żeby ta promocja Polski nie przerodziła się w promocję Platformy Obywatelskiej, bo to wywoła absolutne zamieszanie na polskiej scenie politycznej i niepotrzebne zgrzyty. Chciałem dzisiaj też powiedzieć Państwu, że będziemy monitorować bardzo dokładnie czas prezydencji. Raz w miesiącu będziemy przedstawiali nasze spostrzeżenia, taki swoisty raport z tego, co działo się w tym czasie i będziemy chcieli przekazać to do Waszej wiadomości. Szanowni Państwo, ten ważny akt, który miał miejsce wtedy, to pierwszy poważny krok cywilizacyjny dla naszej ojczyzny. Teraz jest drugi krok. Kiedy wspominamy tamte chwile i spoglądamy na wydarzenia, szczególnie w Atenach, na składające podpis dwie osoby, premiera Leszka Millera i wtedy ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza. Ten historyczny podpis to ten właśnie pierwszy ważny krok. Chciałem dzisiaj powiedzieć, że tak jak wtedy aktywność polityków lewicy spowodowała, że staliśmy się członkami, pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej, tak chcielibyśmy bardzo, aby i Leszek Miller, i Włodzimierz Cimoszewicz dalej byli aktywnie w polityce polskiej i podnosili jakość tej polityki. Wierzę głęboko, jestem o tym przekonany, że premier Leszek Miller z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie w parlamencie, Włodzimierz Cimoszewicz z poparciem Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie w Senacie i dalej będą pracować na rzecz Polski. Oddaję panu prezydentowi głos. Dziękuję, panie przewodniczący, dziękuję państwu za obecność.
Proszę Państwa, nigdy nie miałem wątpliwości, że Unia Europejska to jest jeden z największych projektów politycznych w całej historii cywilizacji. I proszę wybaczyć, że to brzmi aż tak patetycznie, ale ktokolwiek zna historię, to może szukać porównań wyłącznie w projekcie politycznym, który przed 200 laty tworzył Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Unia Europejska, stworzona przez wybitnych polityków po II wojnie światowej, była ideą, aby pokonać te dramaty, których miejscem był kontynent europejski w XX wieku, I i II wojnę światową, pokonać dramatyczne podziały między narodami, które były po zupełnie różnych stronach barykady, pokonać ból po stracie kilkudziesięciu milionów ludzi, bo tyle zginęło w tych dwóch najkrwawszych wojnach. I właśnie drogą przez współpracę gospodarczą, współpracę polityczną, pojednanie między narodami, otwarcie rynków, otwarcie granic, Unia Europejska, która zmieniała swoje nazwy, szła tą drogą konsekwentnie od 6 krajów przez 12, 15, w 2004 roku doszła do 25, później jeszcze dodatkowo 2, Rumunia, Bułgaria, za chwilę będzie Chorwacja, będziemy w rodzinie 28 krajów europejskich. Jestem pewny, że tak jak ten projekt był wielki od samego początku, jak udało się go wypełnić wspaniałą treścią przez ostatnich ponad 50 lat, to on będzie również trwał nadal i te kryzysy, które dzisiaj przeżywamy, są elementem tej historii, ale jestem pewny, że Unia Europejska nie tylko te kryzysy przetrzyma, ale może wyjść z nich wręcz silniejsza. Mówię o tym dlatego, że trzeba właśnie umacniać to proeuropejskie przekonanie i trzeba czynić wszystko, aby Polacy, którzy są dzisiaj w czołówce krajów ufających europejskiej integracji, według badań ponad 80% naszych rodaków jest zadowolonych z obecności w Unii i wspiera Unię, ale to powinna być polityka w Polsce bardzo mocno prowadzona, bardzo wyraźna i tak jak przewodniczący Napieralski powiedział, oczekujemy, że w tym kierunku będą szły działania rządu i wszystkich struktur władzy w czasie prezydencji, a ja również jestem pewien, że Sojusz Lewicy Demokratycznej startując w wyborach będzie prezentował się jako partia proeuropejska, ale nie tylko w rozumieniu zadowolenia z faktu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ale partia i ludzie, którzy będą wnosić do myślenia o Europie nowe idee, nowe pomysły, nowe wartości. To jest bardzo nam potrzebne, dlatego że Polska nie jest wolna od eurosceptyków, Polska nie jest wolna od ludzi, którzy nie rozumieją tego wielkiego historycznego wydarzenia, które miało miejsce w 2004 roku, czyli wejście Polski do Unii Europejskiej. Polska powinna i Sojusz Lewicy Demokratycznej powinien stać twardo na stanowisku, że nam wszystkim na naszym kontynencie potrzeba więcej Europy, a nie mniej Europy. Że potrzeba głębszej integracji europejskiej, a nie wycofywania się z tej integracji, chociażby przez ograniczanie strefy euro. I potrzeba nam dalszego rozszerzenia, ponieważ Europa nie może pozostawić na marginesie takich narodów europejskich jak Ukraińcy, jak narody krajów zachodnich Bałkanów, jak Mołdawia. Oczywiście to wszystko nie będzie działo się ani w ciągu najbliższych dni, ani nawet lat, ale musi być jasny sygnał ze strony SLD, że właśnie jesteśmy zwolennikami tej koncepcji więcej Europy, rozumianej jako pogłębianie integracji, rozumianej jako kontynuowanie wielkiego dzieła rozszerzenia. I druga uwaga, proszę Państwa, stowarzyszeniowe rozmowy rozpoczęły się w roku 1991. Referendum miało miejsce jesienią 2003 roku. Polska otrzymała członkostwo 1 maja 2004 roku. O tych datach mówię specjalnie, bo to był długi okres. To było 13 lat i warto wiedzieć, że na te 13 lat przypada 9 z 10 lat mojej prezydentury oraz działalność przynajmniej dwukrotnie rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej od roku 93 i 97 i szczególnie ważny dla integracji europejskiej okres od roku 2001 do 2004. Próba zapomnienia o tym, że Lewica Polska uczestniczyła w sposób niezwykle zdeterminowany, oddany, kompetentny i skuteczny w procesie integracji Polski z Unią Europejską jest po prostu fałszowaniem historii. Mówię to z całą mocą. Jeżeli dzisiaj oglądamy różnego rodzaju obrazki propagandowe, w których nie pojawia się ani ten bardzo wzruszający moment, gdzie
Leszek Miller, premier, i Włodzimierz Cimoszewicz, minister spraw zagranicznych, podpisują akt akcesyjny, a więc ten dokument, który przesądził o naszej obecności, no to znaczy, że ktoś świadomie chce nas, Lewicę Polską, z tej historii, jak tu już raz powiedziałem, wygumkować, usunąć. Nie ma na to zgody. Uważamy, że jest to nieuczciwe, jest to wobec nas nie fair, dlatego że w historii Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w polskiej transformacji, w Polsce demokratycznej jest wejście do Unii i wielki wysiłek na rzecz integracji z Unią Europejską jedną z najważniejszych i jakże udanych kart. I nie ma zgody na to, aby omijać dorobek i rolę Lewicy w tym dziele, bo to jest powód do dumy nas wszystkich, to jest powód do radości wszystkich Polaków. Nigdy nie zapomnę nastroju, jaki był 1 maja na placu Piłsudskiego, gdzie świętowaliśmy nasze wejście, gdzie miałem okazję przemawiać, gdzie wyraziłem żal, że tak wiele pokoleń, choćby pokolenie moich rodziców, nie mogło doczekać tej chwili, kiedy ponownie jesteśmy w rodzinie europejskiej. I pamiętam tą spontaniczną wybuch euforii, klaksony, które wtedy było słychać z samochodów, flagi, które pojawiły się na samochodach. Ja myślę, proszę Państwa, że gdybym szukał jakiegoś porównania, to zapewne podobnie spontanicznie i pięknie obchodzilibyśmy zdobycie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale na to będziemy jeszcze musieli długo poczekać. A wejście do Unii Europejskiej jest faktem dokonanym, jest faktem wspaniałym dla polskiej historii, w którym polska lewica miała ogromnie istotny udział przez te wiele, wiele lat. I ostatnia uwaga, chcę tylko wyrazić radość, że ci ludzie, którzy mają tak wielkie zasługi dla spraw europejskich w Polsce, czyli Leszek Miller i Włodzimierz Cimoszewicz, mają szansę, czy to z list SLD, czy przy poparciu SLD, być w parlamencie. Ja sądzę, że takie autorytety zarówno w dziedzinie polityki europejskiej, jak i polityki polskiej są polskiemu parlamentaryzmowi potrzebne dla podniesienia jakości Sejmu i Senatu, dla podniesienia jakości polskiej debaty politycznej i dla wzmocnienia naszej pozycji w rozmowach wewnątrz Unii Europejskiej, bo dzisiaj my już nie zabiegamy o obecność w Unii Europejskiej. Naszym zadaniem dzisiaj jest walczyć o jak najwyższą jakość polskiej obecności w Unii Europejskiej. Mówiąc więcej Europy, powinniśmy też powiedzieć więcej Polski w Europie, więcej polskiego myślenia, więcej inicjatyw, więcej kompetencji, więcej dobrych polityków, którzy znają się na tej sprawie. Zarówno Leszek Miller, jak i Włodzimierz Cimoszewicz są taką właśnie gwarancją, że w debacie europejskiej będziemy mieli silne postaci. Gratuluję Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, że zyskał takie osoby do współpracy i że będzie mógł z ich wiedzy i z ich doświadczenia korzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i głos zabierze premier, który wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej, pan premier Leszek Miller. Dzień dobry Państwu. Do tych słów, które przed chwilą wypowiedzieli moi koledzy i przyjaciele, prezydent Kwaśniewski, szef SLD Grzegorz Napieralski, chciałem dorzucić jeszcze kilka kwestii. Po pierwsze, rzecz jasna, życzymy Polsce, polskiemu rządowi, aby ta prezydencja zapisała się jak najlepiej w historii Unii Europejskiej. To jest dobra okazja do podniesienia naszego prestiżu, umocnienia naszej pozycji. Jeśli prezydencja przebiegnie dobrze, to będzie to kapitał, z którego Polska w następnych latach będzie korzystać. Do zrobienia jest wiele niewątpliwie. Proszę bowiem zważyć, że Unia jest wspólnotą gospodarczą, ale nie jest wspólną gospodarką. Sprzyja współpracy socjalnej, ale nie ma wspólnej polityki socjalnej. Sprzyja kooperacja różnych instytucji, ale nie buduje wspólnych instytucji. Zatem wszystkie działania, które pogłębiają integrację europejską, które zmierzają w kierunku europejskiego federalizmu, są potrzebne, niezbędne i dobrze byłoby, gdyby polski rząd miał w tej sprawie coś do powiedzenia. Oprócz tych życzeń chciałem także wyrazić pewne rozczarowanie rysującym się frontem wspólnej polityki Platformy Obywatelskiej i PiS-u, polityki antyeuropejskiej w istocie, albo też europejskiej inaczej.
Jeśli bowiem premier Kaczyński nie podpisał w całości karty praw podstawowych, wyłączając część tych praw, aprobując tak zwany protokół brytyjski, co skazuje Polaków na mniejszy zakres praw niż 25 obywateli innych państw, to niestety Donald Tusk podtrzymał tę decyzję, mimo że deklarował, iż w razie dojścia do władzy wycofa się z protokołu brytyjskiego. Jeśli rząd premiera Kaczyńskiego nie dołączył się do deklaracji numer 52, deklaracji dołączonej do traktatu lizbońskiego, gdzie mówi się o symbolach Unii, jak Państwo wiedzą, w traktacie z Lizbony nie ma ani słowa na temat tak oczywistych symboli jak hymn czy flaga unijna, to Donald Tusk podtrzymał tę decyzję i polskiego podpisu nie ma pod tą deklaracją. Jeśli zatem Donald Tusk dzisiaj fotografuje się na tle niebieskiej flagi ze złotymi gwiazdami i słucha hymnu Unii Europejskiej, to nie ma podstawy prawnej, żeby tak czynił, albowiem podpisu Polski nie ma pod tą ważną deklaracją. Jeśli rząd Jarosława Kaczyńskiego nic nie uczynił, aby przyspieszyć wejście Polski do strefy wspólnej waluty euro, to Donald Tusk również podtrzymał tą politykę i dzisiaj nawet już nie mówi o żadnym celu, o żadnej dacie, która Polskę by uczyniła członkiem tej ekskluzywnej grupy najwyżej rozwiniętych państw europejskich. To jest coś bardzo rozczarowującego i liczę na to, że być może przy okazji prezydenckiej, polskiej prezydencji, premier Tusk wykona wysiłek, aby zerwać ten sojusz z Prawem i Sprawiedliwością. Sojusz w gruncie rzeczy antyeuropejski, ograniczający naszą europejską aktywność. Jeśli zaś chodzi o słowa, które wypowiedział prezydent Kwaśniewski, ja mam nadzieję, że mojego podpisu z traktatu akcesyjnego nie da się jednak wygumkować. Ale podobno jest semię wyłożony, więc pójdę się przekonać, czy jeszcze ten podpis tam jest, bo może już go nie ma. Bardzo się cieszę poza tym, kiedy premier Tusk mówi o tym, że zagranicznym fundamentem swojej prezydencji dostrzega ten fundament w Niemczech. Właśnie w Niemczech ukazał się niemiecki przekład mojej książki o tym, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, z bardzo poruszającą i przyjazną przedmową Gerharda Schrödera. I na pewno czytelnik niemiecki już dobrze wie, jak to naprawdę z polskim wchodzeniem do Unii Europejskiej było.